to jest chyba rzeczywiście jakiś taki ewenement. Ktoś gdzieś na jakimś forum zwrócił uwagę na to, że nie widział innego grobu, na którym jest na grobie ofiar wymieniony zabójca. No właśnie, też skojarzyłam. No to jest takie... Nigdy się nie Długa historia, nie warszawska, znaczy one zginęły w Warszawie, a w końcu wiąże się też z kościołem świętego Floriana do pewnego stopnia. Ale historia związana z Kresami i później z Górami Świętokrzyskimi. Jerzy Wojnowski był dobrym żołnierzem. Gdzieś mu się tam przytrafiło. Właściwie nie wiadomo dlaczego zdradził. Najprawdopodobniej, ale to jest też hipoteza właściwie niezweryfikowana, Niemcy zwabili go do siebie obietnicą tego, że darują życie jego aresztowanej matce. Aczkolwiek też dokładnie nie wiadomo, bo badano tę sprawę jego współpracy z Gestapo. On ładnych parę lat dla Niemców pracował. I tam z datami niekoniecznie się wszystko zgadzało. Poza tym mówiło się też, że Wojnowski był po prostu człowiekiem ambitnym, któremu nie dość było zaszczytów ze strony swoich. Na przykład brał udział w ramach organizacji Wachlarz na Kresach w takiej bardzo znanej, pięknej akcji rozbicia więzienia w Pińsku, skąd uwolniono zatrzymanych przez Niemców żołnierzy podziemia. Wojnowski za tę akcję dostał Krzyż Walecznych, a jego dowódca Jan Piwnik, ponury, znany partyzant z Gór Świętokrzyskich, później dostał Virtuti Militari i podobno Wojnowskiego to ubodło osobiście, że on tylko tyle. Więc różnie się mówi, oddał Niemcom znaczne usługi, między innymi pacyfikacja wsi Michniów, która wspierała zgrupowania partyzanckie Ponurego w 1943 roku. Niemcy tam zamordowali ponad 230 osób, to podobno też sprawka Wojnowskiego. Żywcem spalili. Wiele wsyp związanych z oddziałami partyzanckimi na Kielecczyźnie. Obławy ciągle tropiące zgrupowania Ponurego. Tam były takie sytuacje, że partyzanci się wycofywali. Ktoś szlakiem, którym oni szli, zostawiał bibułki od papierosów. Prawdopodobnie on, więc Niemcy wiedzieli dokładnie, gdzie tych zgrupowań partyzanckich szukać. Siostry Snopkówny Wojnowski zastrzelił, żeby oddalić od siebie podejrzenia po tym, kiedy zadenuncjował Niemcy. 3 dni wcześniej, przed ich śmiercią, aresztowali wielu oficerów podziemia podczas mszy żałobnej w kościele świętego Floriana na Pradze. Sam Wojnowski, rozpoznany jako zdrajca, zastrzelony dopiero 28 stycznia 1944 roku pod Opatowem. Bardzo ciekawe historie o tym wszystkim. Jeśli ktoś z Państwa nie czytał, polecam taką książkę Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Cezarego. To jest to Cezarego Chlebowskiego, tak, o majorze Janie Piwniku Ponurym. I tam w zasadzie jest dwóch głównych bohaterów w tej książce właśnie, Ponury i Motor Wojnowski. Bardzo, bardzo ciekawa książka. No i tu też dwie dziewczyny mu weszły pod rękę. On przez długi czas, ponieważ niespecjalnie czuł się w lesie dobrze, a miał różne dojścia, miał dojścia do samochodów na przykład, więc był traktowany przez Ponurego i używany jako łącznik zgrupowań partyzanckich tam z komendą obwodu w Radomiu i komendą główną w Warszawie. Mówi się, że Niemcom zależało na dotarciu przez Wojnowskiego do komendy głównej Armii Krajowej i że może nawet byli tego blisko, bo to był bardzo dobry, groźny agent. Nikt go nie podejrzewał, bo to był bardzo dzielny żołnierz, lubiany przez kolegów człowiek, który wiele rzeczy załatwiał, pomagał w uwalnianiu aresztowanych również. No, dobrze się naprawdę